Dzwonił kolega z Niemiec i mówi mi tak, gratuluję Wam tej radzieckiej republiki. No, zirytował mnie. I mówię mu, to trochę nie tak, no, ale chłopak jest z pyłego NRD, siedział przyjaciel polski, więc zaczynam mu tłumaczyć, co się dzieje, a on się też dopytuje. No i mówię mu, no, zbliżały się wybory, ale przyszedł koronawirus. Więc zmienili ordynację niezgodnie z konstytucją. Bo na 6 miesięcy przed wyborami nie można tego robić. No i później koronawirus się rozwinął, to zmienili konstytucję drugi raz. No mówię, jak to drugi raz? No tak, drugi raz, bo raz to miało być takie głosowanie korespondencyjne tylko dla starszych ludzi, a później dla wszystkich. No dobrze. Ale później było tak, że się pojawił polityk w obozie rządzącym, który powiedział, że się nie zgadza na coś tam. No i zaczęły się spekulacje, czy będzie inna większość, może będzie nowy rząd. No i na sam koniec. On mówi, że nie bardzo rozumie. A ja mówię, no wiesz, ja też nie bardzo rozumiem, ale na sam koniec to on się z tego wycofał i w końcu wyborów nie będzie. Hmm. No i kto na tym wygrał? Co to znaczy? Ja mówię, ja nie wiem, co to znaczy, bo nie wiadomo, kiedy będą wybory. E i też jest spekulacja rzeczywiście, kto na tym wygrał. Jedni mówią, że przegrał na tym Kaczyński, no bo nie udało mu się doprowadzić do wyborów 10 maja, a bardzo, bardzo tego chciał. Inni mówią, że przegrał ten polityk z obozu rządzącego Gowin, bo okazało się, że jak się w Polsce mówi, nie miał dość szabli, albo jego szable okazały się tempem. No to mój kolega z Niemiec mówi tak, ale posłuchaj, ja oglądałem ten program, gdzie wszyscy kandydaci na prezydenta występowali i tak nie mówili o tym wszystkim, co ty mówisz. Czy to nie jest tak, że to opozycja przegrała, bo zachowywali się tak, jakby się nic nie działo? Nie jestem też tego pewien. No i wtedy ten kolega powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Mówi, ale w gruncie rzeczy to jest jak w teorii politycznej Karlo Schmidta. To był, pamiętasz, taki teoretyk prawa w nazistowskich Niemiec, który mówi, że ten ma władzę, kto może dowolnie zmieniać konstytucję i zmieniać prawo i robić to, co mu się chce. No. Szczerze mówiąc, czytałem ostatnio taką książkę Sergii Niedwiediew. On opisuje Rosję Putina, i podobno w Rosji Putina też czytają bez przerwy Karola Schmidta. I bardzo się tym przejmują, że prawdziwa władza to jest taka, że chce się zmienić konstytucję, to się zmienia i koniec. I nie trzeba się tam specjalnie z konstytucją liczyć. No, widzisz, mówi mój przyjaciel, to niestety tak właśnie u was jest. Radziecka republika. Ja mu na to wiesz, nie, u nas absolutnie nie ma Radzieckiej Republiki. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Inna rzecz, że być może u nas już jest jak w Rosji.